Zaginione kontynenty, czyli stracone ziemskie masy lądowe. Witajcie! Wielkie masy lądowe dryfują już od setek milionów lat, a właściwie to już nawet miliardów lat. Dokładne ułożenie występujących ponad powierzchnią wody kawałków naszej planety jest ciężkie do dookreślenia, zwłaszcza kiedy mówimy o okresie dłuższym niż miliard lat. Jest to spowodowane tym, że musimy bazować na spekulacyjnych modelach komputerowych, które opierają się na badaniach geologicznych. Jednak te nie są na tyle dokładne, aby naukowcy mogli się pod nimi ze stuprocentową pewnością podpisać. To nie zmienia jednak postaci rzeczy, że potrafimy przynajmniej częściowo oszacować, jak wyglądała nasza planeta nawet 3 miliardy lat temu. Co ciekawe, przyjmuje się, że wtedy Ziemia była planetą oceaniczną, pokrytą jednym wielkim wszechoceanem. Czyli podobnie jak w znanej grze, czyli Subnautice. Dowody na taką, a nie inną historię błękitnej planety znaleziono w skamieniałym fragmencie dna oceanicznego w północno-zachodniej Australii. Później na powierzchnię wyłoniły się pierwsze lądy, które wraz z ruchem podziemnych mas, czyli kontynentów, zaczęły dryfować i zwiększać liczbę dostępnych terenów ponad powierzchnią wody. Przez setki milionów lat powierzchnia naszej planety zdążyła się uformować do obecnego kształtu. Aktualnie według różnych podręczników mamy możliwość stąpać po 6 lub 7 kontynentach w zależności od tego, czy uwzględnimy Euroazję jako jeden kontynent. Jednak chyba lepiej tak traktować tą masę lądową, patrząc na podział płyt tektonicznych. Tych głównych jest aż 6, ale występuje też kilka mniejszych, które wywierają wpływ na to, co możemy obserwować na powierzchni. W historii pojawiały się liczne opowieści o zaginionych kontynentach, takich jak Mu, które w teorii znajdowało się za Japonią. Kontynent ten miał wyłonić się w trakcie przebiegunowania Ziemi 52 tysiące lat temu, a jego zatonięcie było następstwem kolejnego przebiegunowania około 24 tysiące lat przed naszą erą. Później ludność tych mitycznych terenów miała się hipotetycznie przenieść na nowy kontynent pomiędzy Ameryką a Europą, czyli Atlantydę. Starożytne przekazy mówiły także o Lemurii, czyli wielkim kontynencie pod Indiami. My natomiast w tym odcinku poddamy analizie te niesamowite teorie, ale poszukamy także innych gigantycznych mas lądowych, o których istnieniu wiemy na pewno z uwagi na dogłębne badania. Po tym obszernym wprowadzeniu Was do tematu, czas za chwilę przenieść się dalej. Teraz kilka krótkich informacji dla Was. Słuchajcie, jeśli nie jesteście jeszcze w posiadaniu naszej autorskiej planszówki, w której możecie zdobyć dominację nad całym światem, grając nawet w 6 osób na 2 mapach z wieloma unikatowymi prowincjami, jak i państwami, to zapraszam Was do zapoznania się z tą grą dzięki linkom w opisie. Ważne jest także dla mnie to, żebyście dołączyli do grona naszych subskrybentów i napisali ciekawy komentarz pod filmem, ponieważ za najlepszy będę dawać koszulki. W wolnej chwili zajrzyjcie też na naszego Discorda, ponieważ teraz szykujemy dla Was duży projekt w ramach drugiego sezonu, a jego efekty zobaczycie już na wakacje. Także do dzieła, a my bierzemy się dalej za odcinek. Najbardziej znaną podziemną masą, a właściwie to kolejnym kontynentem w rozumieniu wielu międzynarodowych publikacji, jest Zelandia, czyli mikrokontynent leżący na wschód od Australii. Około 94% jego powierzchni znajduje się pod wodą. To też powoduje, że według decyzji z 2017 roku uznawany jest za podwodny kontynent. Niegdyś te tereny porastały bujne lasy, a pośród nich można było znaleźć najróżniejsze formy życia, w tym także gigantyczne dinozaury. Większość tych ziem znalazła się pod wodą około 20 milionów lat temu wskutek opadania największej płyty tektonicznej świata, czyli płyty pacyficznej, oraz topienia się lodowców. Obecnie ponad powierzchnią wody wystają tylko najwyższe szczyty prehistorycznego kontynentu w postaci Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii, kilku innych wysp oraz wielu takich ciekawych struktur jak piramida Bala, czyli fragment podwodnego szczytu góry, która powstała wskutek działalności wulkanicznej. Na dnie, a właściwie na powierzchni dawnego kontynentu, można znaleźć liczne złoża surowców, które teraz są przedmiotem badań rządu Nowej Zelandii. Przypuszcza się, że w perspektywie kilku następnych milionów lat, z uwagi na piętrzenie się tamtejszych formacji, kolejne części Zelandii znowu wynurzą się ponad powierzchnią wody. Czas teraz przenieść się nieco bliżej Europy. 240 milionów lat temu od Gondwany oderwał się prehistoryczny kontynent Wielka Adria. Naukowcy zachodzili w głowę, co się z nim mogło właściwie stać. Po 30 latach badań Duvan Hensberger z Uniwersytetu w Utrechcie wraz z zespołem na podstawie skał wapiennych w Europie Południowej doszedł do wniosku, że Wielka Adria około 100-120 milionów lat temu zapadła się pod Europę wskutek dryfowania kontynentów. Obecnie jest ona wbita w ziemię około 1000 km pod skorupą ziemską. Jeśli ciekawi jesteście, jak mogło wyglądać to miejsce, tak według badań był to gigantyczny archipelag wielkości Grenlandii z tysiącami mniejszych tropikalnych wysepek, na których oczywiście żyły prehistoryczne zwierzęta.
Czas teraz wyruszyć w podróż na półkulę południową w okolice Antarktydy. W trakcie rozpadu Australii i Antarktydy pociągnęły one za sobą spory kawałek wulkanicznej wyspy, która leżała tuż nieopodal dzisiejszych Indii. Ostatecznie fragment utrzymał się blisko tego najzimniejszego kontynentu na południu naszego globu. Do tych wydarzeń doszło około 100 milionów lat temu, a dziś dzięki mapowaniu oceanu wiemy, że jest to fragment mikrokontynentu, dziś nazywanego płaskowyżem Kerguelena. Większość jego ziem znajduje się pod wodą. Natomiast na powierzchni lądu utrzymały się tylko niewielkie wysepki, takie jak na przykład wyspy Kerguelena. Gdyby jednak kontynent ten nie został pod wodą, jego klimat byłby zbliżony do dzisiejszej Islandii, więc raczej jego populacja nie byłaby zbyt duża. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że do dziś na najbardziej wysuniętych na północ wyspach nadal pozostają fragmenty lodowców, więc ziemie na południu raczej nie byłyby bardziej przyjazne dla człowieka. Kiedy spojrzymy na mapę topograficzną oceanów, możemy dostrzec jeszcze jedną dość ciekawą krainę, która także została wciągnięta pod powierzchnią wody. Mowa tutaj konkretnie o Mauritii. Fragmenty tego zatopionego kontynentu leżą na północny wschód od Madagaskaru. Według Międzynarodowego Zespołu Geologów, którzy opublikowali odkrycie w piśmie Nature Geoscience, mikrokontynent powstał 83 do 61 milionów lat temu. Wówczas płyta tektoniczna, na której położony był ten ląd, oderwała się od Madagaskaru i zaczęła dryfować w stronę Indii. Niestety jednak Mauritia została porozcinana przez podwodne grzbiety oceaniczne, a dziś po tej całkiem pokaźnej masie lądowej pozostały m.in. Seszele i wyspa Reunion. Skoro jeszcze jesteśmy w tym momencie, warto nadmienić, że wtedy Madagaskar był dużo większą wyspą, która rozciągała się aż do RPA. Jednak z czasem także zaczęła się rozpadać, ale jej południowa część, możliwe, że jeszcze około niecałe 20 tysięcy lat temu, podczas ostatniego zlodowacenia, wynoszona była ponad powierzchnią wody, bowiem znaczna jej część znajduje się w granicach 20 metrów pod powierzchnią morza. Czas teraz przeanalizować istnienie tych mitycznych kontynentów, o których rozmawialiśmy na początku tego materiału. Zacznijmy od Atlantydy. Tę mityczną krainę jako pierwszy z autorów starożytnych opisał Platon. Źródłem miał być przekaz ustny, przechowywany jako tradycja w ateńskim rodzie Solona. W dialogu Timaios czytamy o wspaniałym królestwie położonym na wyspie większej od Libii i Azji Mniejszej razem wziętych, czyli dzisiejszej Turcji, Syrii, Libanu oraz Izraela. Mityczna kraina miała znajdować się za słupami Heraklesa, czyli Gibraltarem. W zasadzie po dziś dzień nie wiemy, czy był to wymysł wyobraźni, czy może prawdziwa historia. Pewne jest natomiast to, że lokalizacji, gdzie mogą teoretycznie znajdować się pozostałości po Atlantydzie, jest całkiem sporo. A jedna z nich, biorąc pod uwagę geologię, znajduje się tam, gdzie obecnie leżą Azory. Wyspy te położone są na połączeniu trzech płyt tektonicznych, a podziemna warstwa magmy oraz ruchy wulkaniczne powodują, że podwodny kontynent ciągle się powiększa i w przyszłości prawdopodobnie powstanie tam szereg wysp. Formacja ta jest całkiem młoda, bo ma około 20 milionów lat i czysto teoretycznie, z uwagi na gwałtowne procesy wulkaniczne, jakie tam mają miejsce, teoretycznie mogła tam istnieć jakaś wyspa, która zapadłaby się pod wodę lub zostałaby rozerwana. Aczkolwiek to tylko teoria i raczej takie rzeczy nie dzieją się gwałtownie. Dlatego hipotetyczna obecność tam Atlantydy zdaje się być raczej mało prawdopodobna, ale częściowo możliwa. Do omówienia zostały nam jeszcze Mu i Lemuria. Dlatego przenieśmy się najpierw do teoretycznej lokalizacji Mu. Z geologicznego punktu widzenia istnienie tego kontynentu jest odrzucane przez niemal wszystkich naukowców. W końcu, tak jak już wspominałem, nie znamy wydarzenia, które mogłoby doprowadzić do nagłego zapadnięcia się ogromnej masy lądowej. Oczywiście istnieją spekulacje, że może to być powiązane z przebiegunowaniem Ziemi, które miało miejsce 52 tysiące lat temu. Jednak to raczej wymysł science fiction. Aczkolwiek faktycznie pojedyncze masy lądowe w okolicach legendarnego Mu już kiedyś istniały. W końcu na dnie możemy znaleźć ślady po ruchu płyt tektonicznych oraz liczne podwodne góry, które są następstwem działalności wulkanicznej. Dzięki tym długim liniom rozrzutu możemy domyślić się, jak mniej więcej poruszała się płyta tektoniczna Pacyfiku. Teoretycznie rzecz biorąc, na dnie można tam też znaleźć tak zwany masyw Tamu, który technicznie rzecz biorąc jest największym wulkanem na Ziemi. Jego powierzchnia wynosi 550 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli jest większy nawet niż marsjański Olympus Mons. Jeszcze jednym ciekawym zjawiskiem jest sieć wysp, które uformowały się w tak zwanym pierścieniu ognia. Są nimi wyspy Kurylskie oraz sieć wysp ciągnąca się od Alaski. Są to tak naprawdę gigantyczne podwodne góry, których z czasem będzie tam tworzyć się coraz więcej, a podobne powstaną także pod Japonią, znacząco ją wydłużając. Jednak z tego wszystkiego wynika, że dowodów na istnienie Mu po prostu nie ma. Ale kto wie, może my czegoś jeszcze nie wiemy. Na koniec pozostaje Lemuria.
teoria tego kontynentu zniknęła całkowicie z konwencjonalnych rozwiązań naukowych po zaakceptowaniu teorii tektoniki płyt i dryfu kontynentów przez szerszą część społeczności naukowej. Zgodnie z teorią tektoniki płyt, Madagaskar i Indie rzeczywiście były kiedyś częścią tego samego lądu, podobnie jak kawałek Australii, z uwagi na podobieństwa geograficzne oraz ekosystemowe. Ale to ruch płyt spowodował, że Indie oderwały się miliony lat temu i przeniosły się na swoje obecne miejsce. Jednak za ciekawostkę można tutaj jednak potraktować grzbiet wschodnioindyjski, położony na długości geograficznej 90 stopni. Jest to pasmo podwodnych gór, jakie rozciągają się na długości 5200 km i około 2000 metrów pod poziomem morza. Gdyby jednak góry się bardziej wypiętrzyły, mogłyby utworzyć gigantyczną linię, która zmieniłaby ziemski ruch wody. Dlatego zdecydowanie warto było o tym tworze wspomnieć. Jak więc sami widzicie, część kontynentów faktycznie kiedyś istniała w formie mas lądowych, które wraz z ruchem płyt tektonicznych przepadły gdzieś we wnętrzu naszej planety. Jednak ziemska powierzchnia zmienia się jak w kalejdoskopie, więc obecne ułożenie kontynentów z pewnością nie będzie takie samo, zwłaszcza w ujęciu kilkudziesięciu milionów lat. Warto jednak rozmawiać o takich zjawiskach, ponieważ umożliwiają nam one lepiej poznać świat, na którym żyjemy. Okej, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!